każdy duży projekt filmowy, czy to jest seria różnych filmów na przestrzeni czasu, czy jeden duży materiał, ma w sobie ogromny potencjał na dotarcie do wielu różnych odbiorców, na duży zwrot z inwestycji. Ale najczęściej ten potencjał nie zostaje w 100% wykorzystany. Dzień dobry moi drodzy, Jakub Klawikowski z tej strony, ASF Studio, kanał, na którym dzielę się informacjami, wskazówkami związanymi z tworzeniem materiałów wideo w taki sposób, aby było to efektywne i wspomagało Twój marketing. Dzisiaj biorę na warsztat wniosek, który wyciągnąłem z wielu różnych współprac w różnych branżach na przestrzeni kilku lat. To, o czym mówię, nie tyczy się jednej konkretnej firmy, jednej konkretnej instytucji. I dla nas, jako twórców materiałów filmowych, jest to bardzo widoczne, co można z pewnymi rzeczami zrobić, co jest robione, co można by zrobić lepiej. Każdy większy projekt filmowy, taki, gdzie ekipa pracuje przez dłuższy okres czasu, kilka miesięcy, pół roku i tworzy się albo jeden długi film, albo serię odcinków. Sukces tego typu inicjatyw to nie jest dodawanie, ale raczej mnożenie. Jeżeli byśmy traktowali taki projekt jako właśnie matematycznie dodawanie, no to każde nasze działanie wzmacniałoby jego wartość. Czy to byłoby pisanie scenariusza, nagrywanie, montaż, dystrybucja. Natomiast z perspektywy i z mojego doświadczenia film to jest mnożenie. Co za tym idzie? Sukces może być ogromny, bo jeżeli coś pomnożymy razy 100, to nagle mamy dużo większe zasięgi, dużo większy sukces finansowy czy wizerunkowy, ale jeśli na jakimś etapie pomnożymy przez 0, to będziemy mieli 0. I warto to mieć na uwadze, kiedy planujemy różne etapy takiego projektu. Pierwszy wniosek, o którym chcę powiedzieć, to fakt, że najczęściej duże firmy, duże instytucje, gdy mają na swoich rękach taki projekt, gdzie jest zainwestowane dużo pieniędzy, jest potencjał, są fajne historie opowiedziane, widzę, że nie jest on wyciśnięty tak na maksa jak cytryna, nie jest cały potencjał z niego wyciśnięty, jest tylko to tak liźnięte, jest zrobione to, co jest potrzebne, ale niewiele więcej. Bardzo często, niestety, w tego typu strukturach, gdzie jest dużo osób, wszystko jest zhierarchizowane, mocno sprocesowane, nie ma jakiejś elastyczności. Nikt nie bierze odpowiedzialności, ani też nikt nie wykazuje chęci do tego, aby no właśnie wycisnąć ten projekt na maksa. Jeśli mamy zestaw filmów, jeden duży film, to rozdystrybuujmy go na różne strony, stwórzmy jakieś rolki, stwórzmy być może kampanię sponsorowaną, wspierającą dystrybucję tych treści. Kilka razy w różnych branżach zdarzyło nam się tak, że filmy, świetne filmy, super materiały, ginęły trochę bez echa, bo nie było skutecznej strategii na dystrybucję, na dotarcie do odpowiednich grup docelowych. Materiały zostały stworzone, zostały opublikowane, ale nie było takiego działania, które by pozwoliło wyciągnąć maksimum korzyści z tej inwestycji. Jeśli macie kilkuset tysięczny budżet na jakieś działania, ale przytniecie te 5-10%, które można by wykorzystać być może na odpowiednią promocję na LinkedIn, a być może na TikToku, na Instagramie, w zależności od grupy docelowej i dorzucenie odpowiedniej ilości pieniędzy do tego, żeby rzeczywiście przyciągnąć ludzi do obejrzenia tych pełnych, długich materiałów, na które zostało wydane większość budżetu, no to tracicie ten potencjał. Wtedy tą całą pracę wcześniejszą tak jakby mnożycie przez 0 albo przez 0,1 i ten zwrot z inwestycji jest dużo, dużo mniejszy. Dlatego też często influencerzy, tacy mali twórcy, osoby, które zarówno tworzą swoje treści, jak i je dystrybuują, bywają dużo skuteczniejsi w przyciąganiu ludzi, bo mają tę elastyczność i mają też ten zapał i mają też kontrolę nad wszystkimi etapami, procesami, również nad zatwierdzaniem pewnych rzeczy, dystrybuowaniem ich i mogą bardzo szybko reagować i
uderzać do odpowiednich osób. Natomiast w dużych instytucjach zdarza się, że jeśli odpowiada dana osoba za jakiś zakres swoich działań, to po zrobieniu tego nie wychodzi dalej z inicjatywą. Brak komunikacji, brak takiej inicjatywy, takiego wyjścia ze swoim 105% kończy się tym, że te rzeczy znikają w gąszczu innych treści. Aby zdać sobie sprawę z tego, jaki istnieje potencjał, trzeba spojrzeć holistycznie. Więc im mniejsza organizacja, tym łatwiej to zrobić i tym szybciej znajdzie się ktoś, kto będzie miał do tego zapał. Duża rotacja w różnych organizacjach, w różnych firmach sprawia również, że firmy nie zdają sobie sprawy, jakie skarby kryją się w ich archiwach, jakie rzeczy można by wyciągnąć, odświeżyć, przemontować, być może niewielkim kosztem stworzyć nowy content w czasach, kiedy cały czas ludzie są głodni tego kontentu i jest on podstawą działań w social mediach. Trzeba cały czas tworzyć, generować, a można by redystrybuować te rzeczy, które już kiedyś powstały. Natomiast brak o dobrej komunikacji, brak przekazywania informacji sprawia, że te rzeczy gdzieś już na zawsze pozostają w archiwum. Co możemy zrobić lepiej? Może trzeba złamać jakieś nasze utarte działania, żeby uzyskać więcej. Zainwestowane pieniądze w tworzenie materiałów filmowych mogą ci się zwrócić po wielokroć, tak się mówi. Jeśli sprytnie podejdziesz do tego i zaplanujesz te działania w taki sposób, żeby wycisnąć tę cytrynę, i my w tym też pomagamy jako twórcy, bo wiemy, gdzie ta cytryna w cudzysłowie metaforyczna ma najwięcej soków i co na widzów zadziała. To podpowiada nam nasze doświadczenie, nasza wiedza związana z opowiadaniem historii oraz z tym, jak działa branża, jak działa technologia i jak te puzzle łączą się z działaniami i strategiami marketingowymi. A jeżeli jesteś w większej instytucji, ale masz ambicje, chcesz tworzyć coś ciekawego, warto próbować. Warto wychodzić z inicjatywą, patrzeć szerzej, proponować, iść na wyższe szczeble, argumentować, przedstawiać również dane liczbowe, bo bardzo często da się to wszystko udowodnić, że wydaliśmy już tyle pieniędzy, jeśli dorzucimy kilka procent więcej, uzyskamy efekt, który będzie przekraczał nasze pierwotne oczekiwania. Te rzeczy są mierzalne, są sprawdzalne, szczególnie jeśli mówimy o postach sponsorowanych, jeżeli mamy dobrą analitykę, i wtedy wszystkie strony zyskują, a materiał, który jest ciekawą historią, z dobrym potencjałem, dociera do odpowiednich osób. Tworzenie projektów filmowych to jest mnożenie. Na każdym etapie, od scenariusza, od pomysłu, od koncepcji, przez realizację, montaż oraz dystrybucję i promowanie tego materiału, warto mieć to wszystko zaopiekowane. Odważne działania przynoszą duże rezultaty. Warto opowiadać odważne historie, które będą poruszać widzów, i ważne, aby w odpowiedni sposób je dystrybuować, patrzeć szerzej, czasem łamać pewne schematy, ale po to, by, jak to się mówi, make a difference. Zrobić coś, co będzie wartościowe, co pozostawi ślad. Jeśli chcecie tworzyć materiały filmowe, które będą przynosić takie zwroty z inwestycji wizerunkowe, finansowe, odzywajcie się, zajrzyjcie na stronę esfstudio.pl. Pomożemy w tym. Do zobaczenia.